Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ryoko. Na dzisiaj kolejny przedmiot w tym shopie. Oczywiście lecimy na przedostatnią stronę, jest to skrzynia tajemnic za 199 keszy. Przy odrobinie szczęścia możesz otrzymać z niej bardzo wyjątkowy przedmiot. Szansa na platynki, runy, kamienie szlachetne lub złodzieje, a nawet na zwierzaka Z2, wyjątkowy amulet lub skrzynię ratunku, więc kupujemy sobie tą. O, 200 cashu. Przedmiot. W sumie jeszcze tego nigdy nie kupowałem. Bierzemy tu. Oczywiście pojawiło nam się w ostatniej... ostatnim wolnym slocie. I otwieramy sobie. Dostaliśmy róg smoka. To samo co ze skrzyni walki, więc jeżeli chcemy coś takiego rolować, no to jakby nie patrzeć, lepiej kupić tą skrzynię walki za 79 cashu niż skrzynię tajemnic. No, czy się opłaca? No powiem wam, że nie. Te skrzynki to takie jakieś kurde liche. Tyle wam mogę powiedzieć. Jakby nie patrzeć, dalej jest event świątecznej choinki. O, tutaj za 20 minut będę mógł odebrać prezent. Zobaczymy sobie jeszcze tutaj. Zobaczymy, czy mogę odebrać prezent urodzinowy. Jeszcze nie mogę. Ale zakładając postać, automatycznie wpisuje się na listę i co roku możecie odebrać prezent urodzinowy wraz z tytułem, ile lat gracie w daną grę, daną postacią. Znaczy wraz z chaos, nie daną grę, bo wiadomo, jeżeli o tej grze mówię, to tylko o tej grze jest mowa, nie? No. Ale no, czy się opłaca tą skrzynię kupować? Skrzynia tajemnic. O, tajemniczy złoty róg dostałem, no. To nie było takie, no wiecie, fajne. No. Bez kitu. Mogliby dać coś lepszego. Idziemy sobie za miasto. No, wolno biegam, bo nie mam żadnych buffów, nie mam żadnych wspomagaczy na bieganie. Prędkość mam 10,9. To nie jest dużo. Aktualnie, no, nie gram za dużo w ogóle teraz w gry, więc też nie mam tak czasu zbytnio tutaj się zająć tą postacią. Kupowany wielki prezent. Pianie. Ale czy się opłaca? No nie opłaca się. Totalnie się nie opłaca tej skrzyni kupować. Można to wydać w jakiś lepszy sposób. O, tu jeszcze pumę mam w ogóle, nie? O, pepciak tam siedzi. Pewnie roluje w statule. Zobaczymy jeszcze, czy bonus wierności mogę odebrać. Oczywiście nie. I co? Ten odcinek kończymy standardowo. Nie polecam tej skrzyni kupować. 200 cashu możecie wydać na zupełnie coś innego. Na przykład dołożyć sobie troszkę jakiś coverek kupić. Albo, no tak, tutaj macie na przykład na helmę rozżarzoną kuszę, która wam daje chyba kasta, z tego co pamiętam. Nie pamiętam co ona dawała, ale chyba casting. Jakieś runy możecie sobie pokupować. No jest o wiele więcej tych, kurde, lepszych rzeczy w item shopie niż ta skrzynia tajemnic. Jak widzieliście, no nic ciekawego mi z niej nie wyleciało. Co to jest? Pierwszy raz go widzę. A, to jest ta część Mikołaja, dobra. Dawno go nie widziałem w ogóle. Taś nowy event wraz ze świętami, więc ja się z wami żegnam. Życzę wam wesołych świąt, trzymajcie się, dzięki za to, że jesteście ze mną, zapraszam na mojego Discorda, Instagrama oraz Twitcha, więc wszystko macie tam na dole w opisie, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i na razie.